Kluczowy dla tegorocznego MotoGP pozostaje fakt, iż pragniemy odświeżyć wygląd serii, dać graczowi nowe doświadczenia i wrażenia. Chcemy dać graczom kolejne świetne wcielenie serii, która cieszy się wielkimi sukcesami, ale pragniemy też odejść od ograniczeń telewizyjnej licencji i stworzyć duży wyścigowy tytuł. Dlatego też wprowadziliśmy do MotoGP nowy tryb, Arcade. W poprzednich odsłonach ten element tak naprawdę wpływał tylko na poziom trudności i sposób prowadzenia motocykla. Teraz postanowiliśmy stworzyć pełny tryb Arcade, zapewniający wszystko to, co za sobą taki tryb nieść powinien. Chodziło nam o przesunięcie granicy, o ułatwienie doświadczania wyścigów motocyklowych. Pragnęliśmy też oddać nie tylko koncepcję wyrabiania coraz lepszych czasów dzięki zyskiwaniu umiejętności. Zaczęło się dla nas także liczyć to, jak dotrzeć do linii mety i jak jechać. Najważniejsza w tym trybie jest nowość w serii. MotoGP przez tyle lat się nie zmieniało. Zaczynaliśmy wyścig, kończyliśmy go i tak w kółko. Teraz jest coś nowego, w czym liczy się czas. Kiedy czas upłynie, gracz traci miejsce. Jeśli wyścig się skończył, można zacząć od początku, ale tak naprawdę chodzi o zyskiwanie czasu w trakcie wyścigu, o podążanie od jednych zawodów mistrzowskich do następnych. Bardzo liczyła się dla nas czytelność. Jak od razu zauważyliście, po raz pierwszy w serii mamy dynamicznie pojawiającą się linię ułatwiającą kierowanie. Uczy ona, jak zakręcać, pokazuje punkt wyjścia i wejścia oraz apex. Zmienia też kolor, informując, czy przyspieszać, czy hamować. To pomoże nowym graczom szybko opanować podstawy rozgrywki. Zmieniliśmy sterowanie. Przyspieszenie jest w prawym spuście, przedni hamulec w lewym spuście, a ścigać da się tylko hamując, przyspieszając i kierując. Przynajmniej na początku, bo opanowując kolejne arkana, pojawiają się zaawansowane elementy. Dużo wysiłku włożyliśmy też w modele fizyczne, skupiając się choćby na oponach, w szczególności tylnych. Wprowadziliśmy choćby system brudnych opon. Zjeżdżając z toru, brudzimy opony. W prawdziwych wyścigach zjechanie z toru całkowicie niszczy opony, co kończy wyścig. Chcieliśmy wprowadzić choć odrobinę takiego doświadczenia. I dlatego ścinając zakręty, warto uważać, bo może nas za to spotkać kara, dopóki opony się nie oczyszczą. Dołożyliśmy też głosy, które będą podczas rozgrywki informowały o osiągnięciach gracza. To takie dodatkowe smaczki, o które uzupełniamy produkt. Podobnie jak świetna ścieżka dźwiękowa. Bardzo ściśle współpracowaliśmy z licencjonowanymi sponsorami MotoGP. Tworząc grę pod takim tytułem, chce się wszak maksymalnie oddać doświadczenia związane z tym sportem. Cały czas staramy się dodawać głębi, stąd tak silna współpraca. Tyle, że chcemy też czegoś nowego, a nie w kółko tylko samych torów. Stąd tryb kariery z kolejnymi poziomami, w którym liczy się nie tylko ściganie, ale również zarządzanie poza torem, mające wpływ na zawody. Dążymy oczywiście do maksymalnej symulacji wyścigów motocyklowych, dlatego mamy realistyczną fizykę, ale jednocześnie chcemy, by dało się w MotoGP szybko zacząć grać. Wprowadzamy zatem złożony system dostosowywania motocykli, z którego nie trzeba korzystać. Jeśli jestem hardkorowcem, pragnę mieć pełną symulację. I taką też będziemy mieć. Z kolei osoby, które pragną raczej zręcznościowej zabawy, również ją dostaną. Dla każdego coś miłego.